Przy Rudzkim Piekaroku odbyła się kolejna międzypokoleniowa impreza. Tym razem młodsi i starsi mieszkańcy wspólnie żegnali lato odchodzące wraz z pierwszymi jesiennymi przymrozkami. Po żegnaniu lata towarzyszyły stroje z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia oraz śląskie paryzole, bowiem wydarzenie to stało się okazją do podsumowania konkursu na najpiękniejszy śląski paryzol, który zorganizowało Rudzkie Muzeum Miejskie. Konkurs na śląski paryzol jakby jest elementem całej imprezy, która dzisiaj się odbywa, pożegnanie lata i przywitanie jesieni. Wiadomo, że jesień nas nie rozpieszcza pogodowo, najczęściej naszym towarzyszem codziennych spacerów jest ten parasol. Chcieliśmy jednak, żeby to miało taki wydźwięk lokalny, śląski, nazwaliśmy ten konkurs Śląski Paryzol i w naszym konkursie chcieliśmy, żeby tam pojawiły się na tej parasolce pewne elementy, jakieś akcenty typowe dla tradycji śląskiej, dla kultury śląskiej. Na konkurs wpłynęło 25 parasoli, większość z nich wykonana została zbiorowo przez dwie lub trzy osoby. To są parasolki wykonane przez dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Natomiast jeden też taki bardzo sympatyczny parasol został przeniesiony z Caritasu, z ośrodka Świętej Elżbiety tutaj w Rudzie, nawiązujący też do takich tradycji śląskich, co nas również cieszy, że Caritas się włączył do naszej imprezy. Konkursowe prace zadziwiały pomysłowością i starannością wykonania. Uczestnicy w przygotowaniu śląskich paryzoli włożyli sporo pracy i wysiłku, co zaowocowało niezwykle barwnymi prezentacjami. Interesujący paryzol z drzewem genealogicznym przygotowała rodzina Szymeczko. Jeszcze żyje prababcia, czyli była źródłem informacji. Dziadkowie akurat mieli złote wesele, też coś dopowiedzieli, skserowaliśmy fotografię sprzed 50 lat. No i tak powoli zaczęły się te nitki w różnych kolorach splątywać, powstało drzewo genealogiczne. Pracy zajęło to 3 wieczory. Do późna. Śmiechu było co niemiara. Pomysłów było kilka, bo najpierw był pomysł, żeby zrobić z Bristolu wypełnienie parasola, zszyć to szydełkiem za pomocą włóczki, ale potem wyszliśmy, że to będzie jednak sztywne takie i niezbyt może fajne, dlatego zrobiliśmy z obrusika, starego obrusika ręcznie robionego, tą podstawę. Dla uczestników konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym farby, kredki i inne przybory plastyczne, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu kolejnych artystycznych dzieł. Jednak to nie nagrody były najważniejsze. Uczestnicy konkursu podkreślają, że była to dla nich dobra zabawa i okazja do poznania ciekawych faktów z historii regionu w nieco innej niż podczas lekcji formie. Na dwóch zajęciach wykonywaliśmy. Pierw wymyślaliśmy razem wspólnie, jaki to będzie ewentualnie przebieg naszych prac, a później razem żeśmy po prostu przystąpili do dzieła i poszły w ruch nici, igły i w sumie razem żeśmy to wykonali na ten konkurs. Po żegnaniu lata towarzyszyło wiele gier i zabaw dla najmłodszych. Zebrani częstowali się także chlebem rudzianinem wypieczonym w tradycyjnym piekaroku. Impreza, mimo iż zapowiadała nadejście deszczowych jesiennych dni, upływała w radosnej i pełnej ciepła atmosferze. Szczególny klimat nadawały również stroje i fryzury inspirowane latami 20. i 30. ubiegłego wieku. Dziś żegnamy lato w klimacie lat 20., stąd właśnie nasze przebrania. Faktycznie dzisiaj było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy śląski paryzol. Bardzo fajna inicjatywa. Wydawało nam się, że może wpłynąć mało parasoli, a tymczasem naprawdę bardzo ciekawe, oryginalne pomysły, nawet takie, które chcemy skopiować na parasol promocyjny miasta, bo naprawdę bardzo oryginalne, bardzo wyróżniające właśnie śląskość. To nam się podobało. Jest jak zawsze gorący chlebuś prosto z piekaroka, jest kołocz, czyli z kruszonką, jest chleb, tłuste, ogórki, no i jest stary samochód w stylu retro, jest Grzegorz Poloczek z muzyką, są rudzianie, więc taki klimat pomieszany, śląski i stary. W trakcie wspólnej zabawy folklorystka i laureatka konkursu Ślązak Roku Lucyna Szłapka opowiadała o regionalnych tradycjach i poszanowaniu chleba. Sama z chęcią kosztowała wypieków z rudzkiego piekaroka. Ten chleb jest rewelacyjny, smakuje tak jak u mojego ujca w piekarni, bych powiedziała. Mój ujec miał piekarnia w takich Jankowicach, kole Rybnika to jest. I właśnie przypominał mi chleb tego
ten smak tego chleba, tamten chleb z moich dziecięcych lat. Imprezy promujące śląskie tradycje i obyczaje zawsze cieszą się zainteresowaniem Rudzian. Z pewnością więc przy Pieka Roku odbywać będzie się jeszcze wiele interesujących wydarzeń związanych z regionem.